połączyłem się z panem senatorem Waldemarem Kraską. Witam, szczęść Boże. Boże, zdrowiam. Panem słuchacie Radia Maria. Dziękujemy. Panie senatorze, dzisiaj w sali kolumnowej w Sejmie ma miejsce konferencja z racji już bardzo okrągłej 90. rocznicy podpisania traktatu wersalskiego. Kto jest inicjatorem tej konferencji? Ojcze, ta konferencja jest w ramach tak zwanego konwersatorium Fundamenty Niepodległości, prawda? Już to jest piąta konferencja, która ma znamienny tytuł dzisiaj, Wskrzeszenie Polski. Właśnie jest to konferencja, która poświęcona jest 90. rocznicy podpisania traktatu wersalskiego, którą rocznicę będziemy mieli za niespełna dobę, bo 28 czerwca 1919 roku został podpisany tak zwany traktat wersalski, czyli traktat kończący konferencję pokojową, która po pierwszej wojnie światowej wprowadziła nowy ład w Europie. Też zabiegano wtedy o pokój w Europie. No niestety przetrwał niecałe 20 lat, później kolejne rozwiązania, ale myślę, że to też taki krok milowy w historii, że ludzie patrząc na to, co stało się podczas pierwszej wojny, bo przecież zginęło kilka milionów żołnierzy, nie mówiąc już o cywilach, czy prawie 20 milionów zostało rannych, więc to są bardzo poważne już liczby, patrząc, że jeszcze nie było aż tak dobrego arsenału, jaki był podczas II wojny światowej, czy teraz, na czym ludzkość dysponuje. Jak uczestnicy odnoszą się do tego traktatu, do jego zapisów, co właśnie z racji tej okrągłej rocznicy dzisiaj, o czym mówicie w Sejmie? Ta konferencja jest, głównie organizatorem jest właśnie poseł Kowalski i ja. I chcielibyśmy po prostu pokazać, że konferencja, która była bezpośrednio po tak dramatycznych wydarzeniach, jaką była pierwsza wojna światowa, po tylu cierpieniach i dramatach ludzkich, kiedy ludzie wierzyli, że ten pokój będzie trwały i na wiele, wiele lat, okazało się, że te ustalenia, jakie zapadły w Europie, były bardzo nietrwałe. Już w czasie tej konferencji niektóre państwa chciały dominować nad innymi i to doprowadzało do tego, że w przyszłości odrodziła się potęga niemiecka i w konsekwencji wybuchła II wojna światowa. Dla nas, dla Polaków było najważniejsze odzyskanie niepodległości i pewnej suwerenności. Z taką ideą pojechali polscy przedstawiciele na tę konferencję. No, jako dwóch głównych należy wymienić Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego. Należy także wspomnieć o profesorze Grabskim, który potem reformował w latach międzywojennych polską gospodarkę i nasz pieniądz. Chodziło głównie nam o odzyskanie i ugruntowanie naszej pozycji w Europie. Polska, jak wiemy, w czasie podpisywania tego traktatu uzyskała pewne ziemie, które wcześniej straciła po pierwszym i drugim rozbiorze na rzecz Prusów. Także odzyskaliśmy na podstawie tego traktatu część Wielkopolski, poważną część Prus Królewskich. No, oczywiście nie należy zapominać o tym, że odzyskaliśmy wreszcie dostęp do morza, tak bardzo ważnego dla przyszłości Polski. Odzyskaliśmy część Śląska Górskiego, część Górnego Śląska. To było w konferencji oczywiście plebiscytu, który tam się odbył i trzeciego powstania. Traktat wersalski, jeżeli też można o nim chwilkę powiedzieć, doprowadzał do tego, że właściwie Niemcy nie miały swojej armii. Zakładał, że państwo niemieckie będzie posiadało około 100 tysięcy wojska. Zakaz było tak zwanej obowiązku służby wojskowej. Zakaz posiadania samolotów, czołgów, okrętów podwodnych. Jak wiemy, bardzo chwalebne te ustalenia, które praktycznie uniemożliwiały Niemcom odbudowę swojej potęgi militarnej, w ciągu kilkunastu lat praktycznie poszły w zapomnienia. I to właśnie jakby pokazuje słabość tego traktatu, kiedy to państwa Europy nie potrafiły wspólnie tego dopilnować. Poszczególne interesy poszczególnych państw jakby przeważyły nad tą wizją takiego pokoju dla Europy. No, ciśnie się na usta jakby analogia do okresu teraźniejszego, kiedy
prawda, wielka wspólna Europa, a interesy poszczególnych państw jednak są bardzo ważne i czasem one przeważają nad tą taką ideą wolności i pokoju w naszej Europie. I to jest podkreślane w czasie tej konferencji przez wielu dyskutantów. Jeżeli pan, gdy ojciec pozwoli, to wspomnę, że występował pan dr Marek Białokur, który pokazał nam na podstawie prześledzenia podręczników szkolnych, które w tej chwili są obowiązujące w Polsce, jak ten traktat wersalski jest troszeczkę w różnych podręcznikach w inny sposób pokazywany. Czasem praktycznie się nie mówi o tym, że w czasie tego traktatu otrzymaliśmy dostęp do morza, a za ziemię, które Polska otrzymała od Niemców, prawda, które były polskie, musieliśmy zapłacić jeszcze. O tym praktycznie nasze podręczniki nie wspominają. Podkreślił to, że młodzież nasza w tej chwili bardzo rzadko na maturze wybiera historię jako ten przedmiot maturalny, ponieważ w różnych podręcznikach są różne oceny naszej historii i trudno jej się do niej odnieść, ponieważ sprawdzając kluczem pracę maturalną, wtedy młodzież po prostu nie wie, co jest prawdą, a co nie. Jak ten, który ją sprawdza, to oceni. Dlatego no myślę, że jest to jakiś przyczynek do tego, żeby nasze ministerstwo troszeczkę spojrzało na naszą historię w sposób jakby jednolity i upowszechniło jakiś jednolity podręcznik historii, który by umożliwiał naszej młodzieży prawdziwą ocenę naszej historii.